Można? Teraz, proszę Państwa, przejdziemy do sprawy kobiet w biznesie. Jak pracuje bizneswoman i jak tą pracę mogłaby sobie usprawnić po prostu. Przez wiele lat byłem członkiem klubu racjonalizatorskiego. Złożyłem kilkadziesiąt projektów racjonalizatorskich. Wszyscy mnie nie lubili. W każdym razie, proszę Państwa, usprawnianie produkcji, wskazywanie zagrożeń, to przez 30 lat było moim zawodem. Dlatego też w tym właśnie szkicu Oginoknausa od razu widzimy, kiedy kobieta jest wyraźnie lepsza niż środowisko. W okresie owulacji ma wyraźnie wyższe parametry intelektualne i wtedy wpada na świetne pomysły. Z tym, że nie wszystkie są do zrealizowania. Ale prześledźmy teraz tendencje pierwotne. Jako pierwsze wśród tendencji, jakie się okazują. No niestety do biznesu trzeba mieć talent. Jak ktoś nie ma talentu, na przykład ja, to zostaje urzędnikiem i wtedy oczywiście może się realizować. Ale no, trzeba umieć kupić, umieć sprzedać. Są ludzie, którzy potrafią i to od małego. Potrafią wymienić korzystnie i tak dalej. Jak takich z ludzi znaleźć? Nie wiem. No, po prostu jest swoboda gospodarcza i trzeba ich zachęcać do właśnie takiej swobodnej działalności. Te talenty są rozdzielone naprawdę, można powiedzieć, porówno, ponieważ znałem i kobiety, które świetnie sobie dawały radę, i mężczyzn, którzy sobie świetnie dawali radę, a też takich, którzy no niestety nie dotrzymali kroku, przeinwestowali. Są różne powody. W każdym razie no, trzeba po prostu ułatwiać to i niestety nasze przepisy dla kobiet są takie, że nie ułatwiają po prostu na przykład zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest tak niski, że kobiety rezygnują właśnie z tej działalności. Z tym, że my jako naród jesteśmy, jakby powiedzieć, najbardziej przedsiębiorczy wśród tych, którzy prowadzą statystyki. Mamy bez mała 3 miliony jednoosobowych działalności, znaczy działalności gospodarczej, nie to, że jednoosobowych, jest 3 miliony przedsiębiorstw. Średnia zatrudnienia w Polsce to są 4 osoby. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludności jest 10 razy tyle, jest 7 milionów przedsiębiorstw. No i co? No to znaczy, że oni jakby mniej są nastawieni na biznes, chociaż uważani są za biznesmenów. Statystycznie Polak bardziej polega na sobie niż na innych, niż przeciętny Amerykanin. To jak czytałem te statystyki, to mnie aż to, mówię, to chyba niemożliwe. Z tym, że no w zeszłym roku był pewien regres, bo 270 tysięcy firm zlikwidowano, a potem nastąpił rozkwit mniej więcej od września. 280 tysięcy zarejestrowano, także jest o 10 tysięcy więcej i to przeważają firmy rejestrowane przez kobiety. Chociaż też jest tendencja taka, że biznesmen rejestruje firmę na żonę, żeby w razie czego to no, miał kto pozamiatać, gdyby coś się nie udało. Ale nie o to chodzi. No, trzeba znaleźć ludzi utalentowanych. I taki talent przedsiębiorczy na przykład przejawiały kobiety w Polinezji. Kobieta polinezyjska, będąc przedsiębiorcą, no to chciała opanować wyspę i w tym celu dobierała sobie partnera, budowali razem katamaran, jechali na tą właśnie wyspę, tam zagospodarowywali. Kiedy to robiła? Otóż, żeby katamaranem nauczyć się sterować, to w okresie, no, tym właśnie, w którym można zajść w ciążę, czyli w okresie owulacji. I podobno był taki obrzęd sprawdzania katamaranu, że jak kobieta już wiedziała, że jest ten czas, a one jakoś wiedziały, chociaż termometrów nie miały, to razem z partnerem siadali na katamaran, tam
sprawdzali obciążenia dynamiczne, że tak się wyrażę po inżyniersku, no i wypływali na rejs i ona w ciągu 3 dni opanowywała ten katamaran. No a potem, ponieważ zaszła w ciążę, miała znowu cały czas bardzo wysoki poziom intelektualny i utrzymywała kurs wybrany uprzednio, że tam według chmur, czy według opowieści, czy według rekinów, które stamtąd przypływały, gdzieś tam płynęli. I tak płynęli około 20 dni. Dlaczego we dwoje? No bo trzeba było sterować w nocy. A dlaczego wtedy, kiedy była w ciąży? No bo krew przywabiała rekiny. Było tylko dwóch konkurentów dla człowieka, huragany i rekiny. No to jak rekin by zwęszył krew, to rozbija katamaran, zażera zawartość i zadowolony. Ludzi po prostu nie ma. No i tak sobie płynęli, aż dopływali do jakiejś tam wyspy. Ona cały czas była w bardzo fazie wysokiego poziomu intelektualnego i pamiętała melodię, którą wygrywał tak zwany Święty Orzech. W tym okresie kobieta ma świetną pamięć. Jeżeli robi jakieś rozeznanie, wszystko pamięta, wszystkie szczegóły. No ale potem przychodził ten drugi okres, kiedy była wrażliwa na różne zagrożenia. No, przeważnie próbowała, co tam jest do zjedzenia. No i jeżeli jej to nie pasowało, to wymiotowała, to znaczy, że się to nie nadawało do jedzenia i w porządku. No i tuż przed porodem jest okres w ciąży, kiedy kobieta jest indykatorem zagrożeń. Huragan wyczuwała tam 4 dni naprzód. Wtedy się wygrzebywało w tym koralowcu taką jamkę, żeby tam się schronić, prawda? Tam składało się jakieś zapasy żywności, jakie były. No i się czekało, jak przeszedł bokiem, no to w porządku, jak był, no to tam do tej jamki wszystko zmiecione, ale ludzie zostawali. Dlatego też, proszę Państwa, im się to wszystko udawało. No potem rodziła dziecko i z tym dzieckiem przypływali do babci, formując nową wyprawę, ale ona już była tą matką założycielką i do tej pory są takie kulty tych matek założycielek na niektórych wyspach. Oczywiście jak przyjechali misjonarze, wszystko to chcieli zrównać z ziemią, bo rany boskie, jak to kobieta wybiera sobie partnera, nie do pomyślenia. No ale tak było i tak, a jak to się ma do biznesu? No tutaj, proszę Państwa, są świetne pomysły, ale chcemy się bawić. Tu się tymi pomysłami popisujemy. Tutaj, proszę Państwa, wyszukujemy zagrożenia. I tutaj, proszę Państwa, to jest bardzo niebezpieczna faza dla biznesu, bo czując się zagrożonymi, szukamy doradców. I ci doradcy są czasami kompetentni, są czasami niekompetentni. I tutaj doradca, który się przedstawia jako tam absolwent Harvardu, czy też przyjechał z Ameryki, choćby to była Ameryka pod Olsztynem, taka miejscowość, to jest po prostu rozchwytywany i on tutaj jest guru, tylko że on tak robi, żeby mieć stałe zatrudnienie. Wszyscy guru biznesu dają takie rady, żeby byli bez przerwy potrzebni. No i na podstawie tych rad ona tutaj ustala plan działania, no i tutaj wesoło go realizuje, ale już nie patrzy na zagrożenia. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli nie trzyma się dokładnie planu, a się nie trzyma, tylko wstawia ulepszenia, są sposoby na zastawianie pułapek. Na przykład ludzie biorą kredyty, których nie mogą spłacić. Zresztą Polacy w spłacaniu kredytów mają pierwsze miejsce na świecie. Nie wiem, dlaczego te kredyty w Polsce są takie drogie. Ale w Ameryce to też sposób rozliczania, proszę Państwa. No tam się rozlicza bank od ilości udzielonych pożyczek, a nie od ściągniętych. No to jak udzielonych, to dla wszystkich. Ale też nie o tym mówimy. Mówimy o uzdolnieniach biznesowych. No i oczywiście, kiedy te talenty się objawiają. Otóż, proszę Państwa, w momencie, kiedy następuje zmiana całego tego cyklu, na już statyzm, kobieta przestaje odczuwać te męczące fluktuacje, pojawia się potrzeba osiągnięcia jakiegoś własnego czegoś własnego.
Może to być sklepik, może to być mieszkanie, może to być działka, to w zależności od poziomu charakteru. Musi być coś własnego. Jeżeli do tej pory byliśmy częścią jakiejś tam korporacji, to teraz prowadzimy działalność na własną rękę. Jeżeli do tej pory byłem urzędniczką, zwalniam się i prowadzę działalność na własną rękę, no, w ramach tych nowych talentów, które się objawiają. Bo nowe talenty objawiają się wskutek formowania się czaszki. W wieku lat 40 kilku, 50 wylatują zęby mądrości tak zwane. Dolna część czaszki się rozszerza i w związku z przejściem właśnie w statyzm i następne fazy dynamizmu pojawiają się właśnie te talenty do organizowania sobie otoczenia. No i tutaj w zależności od poziomu można organizować no, różnie. No, w każdym razie tutaj ta potrzeba ekspansji jest wyraźnie uwzględniona. Takim przykładem ekspansji była Katarzyna II, która do tej pory miała Polskę, ale jako wasalną. Na mocy Sejmu Niemego Polska była pod protektoratem Rosji, ale w Rosji nie było dużo ludzi. Rosja miała tylko 20 milionów ludności, a w Polsce było około 9 milionów, więc jakby powiedzieć, docent Kosecki by tutaj od razu stosunek 2 do 1 to jest konflikt, prawda? No ale tutaj dała się zwieść doradcom, że no, inni też by chcieli coś z tej Polski mieć, nastąpił rozbiór. Ona wzięła nieduży kawałek ziemi, ale zasiedlony przez 1 200 000 ludzi. Na Pomorzu było tylko 700 000, a w Małopolsce 800 000 ludzi. I tych mużyków no, przesiedlili, chodziło o tak zwane dusze. Chciała mieć coś własnego tych mużyków dla siebie, żeby nimi, tymi ludźmi, jak niewolnikami w Ameryce, obdarować swoich poddanych. No a dlaczego tam było tyle ludzi? No bo w Polsce szlacheckiej, mimo wielkiego ucisku, i tak sytuacja chłopów była o wiele lepsza niż w Rosji. Uciekali. No i tych wszystkich tam przesiedlili, te tereny się wyludniły, zasiedlono Syberię. Ale tylko mówię dlatego, że ona wtedy właśnie przeszła ten cykl, że już tam nie musiała się obawiać zmian swojego nastroju i na przykład tutaj słuchać jakiegoś tam doradcy, a tutaj, prawda, razem z Patiomkinem gdzieś się tam bawić. Druga taka kobieta bizneswoman, Elżbieta I, królowa Anglii, Elżbieta Tudor, ona dokładnie wiedziała, ja nie wiem skąd, po prostu wiedziała, kiedy ma dobrą formę, a nie, kiedy nie. Jak miała złą formę, nie ma mnie, doradców nie ma, parlamentu nie ma, wiadomości o wojnie poczekają za drzwiami, nie ma. Nie ma jej i już. No i oficjalnie było, że królowa się modli, no to wszyscy sobie czekali, no bo jak taka naklejka wisi, no to nie ma sprawy. Dopiero jak tutaj zaczęła kombinować, kogo przyjąć, kogo nie, kogo spuścić i tutaj przywoływała po jednemu, nie ma żadnej delegacji do królowej, jeden człowiek mi mówi, no wtedy ja mam przewagę, jestem królową, to jesteś poddany, nie będzie mi tu tłum jakiś wrzeszczał, co ja mam robić. No i ty zrobisz to, miała tak zwany palec pracujący, ten zrobi to, ten zrobi to. I tutaj wydawała bal. Już się nie przejmowała, czy zrobią, czy nie. Nie sprawdzała. A dopiero tu sprawdzała. A tutaj było, raporty proszę i czytamy. Nie sprawdził się, dziękujemy, proszę bardzo. I spuszczała ludzi, którzy jej, jakby powiedzieć, zagrażali. Ktoś tam miał za dużą moc socjologiczną, na przykład był taki Lord Leicester, dobry wojownik, który wojował w Niderlandach przeciwko Hiszpanom, no ale za dużą moc socjologiczną osiągnął, za bardzo był popularny, to zamieniła go na młodszego hrabiego de Vere, lorda Exeter. No w każdym razie ten też znowu tam podskakiwał, to go się spuszczało. I proszę Państwa, pryncypialną taką angielskość, bym powiedział, wyjawiła w czasie oczywiście wojny z królem Filipem, który uważał się za króla Anglii, bo przecież był mężem Marii. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że król
Filip Hiszpański poślubił Marię Tudor. Ale nie o to chodzi. Ona wiedziała i tak się sterowała. Nie wszystkie kobiety tak potrafią. W tej chwili kobiety, które mają tą zmienność nastrojów, są wykorzystywane do przeróżnych celów. No bo w tendencjach jest tak, że są te tendencje pierwotne, czyli kobieta objawia swój talent, są tendencje poznawcze, rozmawia i tak dalej, ale są tendencje zdobywcze. I tu jest bardzo podatna na te tendencje zdobywcze ze strony swoich konkurentów, czy nawet wspólników. Chcą ją wykolegować i w dużej części to się niestety udaje. Natomiast jak już jest statyczką, o, to nikt mnie tutaj kolegować nie będzie. Tutaj ustawiamy sobie kryteria, są takie kryteria i według tych kryteriów działamy. No i teraz mamy takie dwie postaci. Margaret Thatcher miała 52 lata, jak wkroczyła do polityki. Już jej nic nie obchodziła. Ma być wszystko angielskie. Wywalamy tych, wywalamy tamtych. Węgiel jest nieopłacalny. Zamykamy kopalnie, przechodzimy na gaz. Prawda, co? Z obca pomoc? To sąd zagarnął cały majątek. Też się bardzo dziwiłem, ponieważ w szkole inspekcji pracy, kiedy to się działo, nie mówili nam, co się stało, że sąd angielski zagarnął majątek związkowców. No ale to była pomoc z Libii, w związku z czym no, z obcego kraju pieniądze. No, to jakby teraz się okazało, kto finansuje niektóre z obecnych ruchów, to by było dopiero ciekawie, bo nawet się tam przyznają, że to nie są polskie pieniądze na demonstracje. Także, proszę Państwa, no i druga postać, nasza brygadier Führer, pani Angela Merkel, chce wszystko zrobić po niemiecku. Ma być równo wszystko wszystkim, tym, że ona traktuje równo nierównych. No i tutaj niestety ci przybysze to nie są ludzie do roboty. Owszem, jak ich się do roboty zmusi, czy nakłoni, czy też po prostu nauczy pracować, to pracować będą. W Warszawie jest chyba 60 kebabów prowadzonych przez Arabów. Wszyscy pracują i to jeszcze na dworcu tym, gdzie teraz wysiadłem 24 godziny na dobę. Mówię, Arab? No nie, no Arab jest szefem, natomiast pracują studenci. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Oni też potrafią się organizować i nikt do niego nie dokłada. To on płaci podatek, płaci za stanowisko za i tak dalej, i tak dalej. Niestety pani Angela, sądząc według siebie, bo jest takie powiedzenie, każdy sądzi według siebie. Ona jest pracowitą Niemką i uważała, że jak ci ludzie przyjdą, to się wezmą do roboty. A tu nie, nie, nie. To jest zderzenie cywilizacji na niekorzyść złudzeń charakterologicznych, które ma właśnie pani Angela, że statyczka to wszyscy są statycy. Nie, to jest postawa roszczeniowa i inna nie będzie, dopóki się nie zmusi ich. No i teraz zmuś 2 miliony ludzi. No to jest troszeczkę trudne. Bez zastosowania środków bezpośredniego przymusu przy bardzo małym kanale informacyjnym, bo żeby oddziaływać, to musi być kanał informacyjny. Ci ludzie po niemiecku nie rozumieją. No to albo Niemcy się nauczą po arabsku, albo ich przymusowo do szkoły. Są takie dwie możliwości. Może być jedna i druga. No w każdym razie ci ludzie nie rozumieją, o co chodzi. Trzeba tłumaczyć. I tutaj, proszę Państwa, bardzo takim popularnym błędem wśród bizneswomen jest to, że nie tłumaczą dostatecznie swoich celów. Nie potrafią przekazać celu, co my właściwie robimy. No, takim pierwszym teoretykiem organizacji, który to podjął, był Robert Townsend, który był prezesem firmy Avis. To jest firma wynajmująca samochody bez kierowców. Przy lotniskach na całym świecie mają tam te firmy. No i tam próbowali robić do tego hotele, jakieś bary, szybkie obsługi. To wszystko im nie pasowało. W końcu mówi, nie, my jesteśmy firmą wynajmującą samochody bez kierowców, ale według to, co nam podpowiedzą wynajmujący, według zamożności, według klasy posiadacza. No i on posegregował na studentów, czyli ci, co jeżdżą każdym rzęchem, byle wrócił, nie?
na średnią klasę, no to już taki samochód wygodniejszy. I na tych, którzy muszą jeździć Lincolnami 4, prawda, ale sami kierują albo z kierowcą sobie przyjechał, bo się musi chłop pokazać 8-metrowym samochodem. I w ten sposób firmę podniósł. Natomiast ze względu na tą zmienność nastrojów, te właśnie cele firmy no mogą być nieco rozchwiane, bo robimy i to, i to, i tamto. W końcu co nam z tego wyjdzie? No i tutaj na przykład w gospodarstwach rolnych. No, siejemy rzepak, no ale może jeszcze tam posadzić wykę czy tam grykę. Coś dodatkowego. No i oczywiście rolnik, który słucha żony, no to sieje ten rzepak. Ona tu przewidziała, że rzepak będzie dobry. Tutaj ładnie to wszystko zorganizowała. No ale tutaj by chciała jeszcze na przykład rzodkiewkę. A to nie siejemy, mamy 200 hektarów, to siejemy 198 hektarów podstawowej. A teraz dla ciebie, kochanie, zasiejemy na przykład groszek pachnący. Była taka amerykańska powieść o tym, że gość właśnie chciał ten groszek pachnący siać, a ta mu nie dała. Dopiero jak ona zmarła, no to posiał groszek pachnący, zarobił dużo pieniędzy. W każdym razie się zrealizował. I tutaj, proszę Państwa, no, kobieta przytłacza swoje otoczenie swoim poziomem. No, nic jej nie pasuje. Co wtedy robić? A jechać na koncert Chopina, o tak jak tutaj kolega Modliboski mówił, posłuchać sobie, jechać do dobrego teatru, ale naprawdę dobrego teatru, a nie na jakieś tam happeningi, które kojarzą się mnie akurat z bardzo niskimi wygłupami, ponieważ ja chodziłem do szkoły na przedmieściach, wszyscy chłopcy się wygłupiali. My robiliśmy takie happeningi, kto się będzie bardziej wygłupiał. To samo teraz widzę w teatrze za ciężkie pieniądze. No wtedy tylko nauczyciele nas z dachu ściągali. Na przykład było, kto po narożniku budynku, to był budynek ceglany, między cegłami były szpary, na palcach wespnie się na dach. Zająłem drugie miejsce, pierwszy zeskoczył, a ja zeskoczyłem na nauczyciela. No, także zupełnie inna sprawa. No w każdym razie bywa, a podpuszczały nas dziewczynki. Bywa tak, że panienki się angażują, czy tam kobiety się angażują w różne rzeczy, które im będą sprawiały przyjemność tu, a potem je rzucają. Najlepiej to w każdym biurze widać. Tutaj kobieta przychodzi, błyszczy, tutaj no coś tam jej nie pasuje, ale tu by chciała sobie otoczenie upiększyć. No i tak, w inspekcji pracy mieliśmy nowe biuro. Firanek nie ma. Ale na co nam firanki? My do biura przychodzimy raz w tygodniu, albo jak chcemy uruchomić komputer. Z firankami nie kupujemy firanki. No dobra. Kwiatki. Ale kto będzie kwiatki podlewał? Ja będę podlewała. No i rzeczywiście, tu podlewa, tu podlewa, tu zapomniała. Tu się zajęła czym innym, kwiatki uschły. Ale tak jest w biznesie, że rozpoczyna się działalność, która rokuje, ale się nią zaniedbuje. Niestety ta tendencja do zaniedbywania bywa powodem, że te biznesy kobiet, które no, są w pełni rozkwitu, nie przebiegają tak równomiernie jak u mężczyzn. Teraz jeszcze sprawa, proszę Państwa, nie mówiliśmy o kobietach w ciąży. Mówiliśmy, ale nie mówiliśmy o matkach karmiących. Bardzo istotna sprawa, proszę Państwa, ponieważ w okresie karmienia piersią kobieta ma bardzo wysoką empatię, czyli wyczuwa otoczenie. Udamawia owce, kozy, co tam jest do udomowienia, obłaskawia dzikich, przerabia nieprzyjaciół na powiedzmy obojętnych choćby. No i najbardziej taką spektakularną historią to była królowa Izabela Kastylijska. Jak urodziła ostatnie swoje dziecko, karmiła, zgłosił się do niej Kolumb z projektem wyprawy na Amerykę. Ona mówi, że kochany, nie teraz, bo teraz to zdobywamy Grenadę. To było jeszcze przed zdobyciem Grenady. Zdobędziemy Grenadę, podzielimy łupy i przyjdź. Ale jak to chcesz zrobić? No, duży statek bym chciał zrobić. Zabrać tam 20 armat, 100 muszkieterów.
No hopie, po pierwsze, dlaczego jeden statek? A jak ci się rozbije, muszą być dwa, a najlepiej trzy. A po co ci ten statek duży? Ten statek ma jechać i wrócić. Dużych statków mamy 120, ale jak wszystkie zginą, a jak jeden duży zginie, to po co? Weź mniejsze. Armaty? No przecież oni mają przewagę liczebną. Jak znajdziesz tam mocarstwo, to zginiesz. Jak nie znajdziesz mocarstwa, to na co ci te armaty? No i rzeczywiście, przez to, że miał te armaty na pokładzie, to mu Santa Maria zatonęła. Wrak jest do tej pory na rafach przy Florydzie i tam jest teraz taki park narodowy. Takimi podwodnymi łódkami się jeździ oglądać, jak to było. W każdym razie wszystkie rady, które Izabela Kolumbowi udzieliła, były wręcz zbawienne. No bo potem rozbitkowie z Santa Marii przesiedli się na ten niewielki okręt Ninia, czyli dziecko. No i tak dalej, i tak dalej. Weź więcej beczek wody, bo ryb se nałowisz, ale wody to niekoniecznie. Deszcz spadnie albo nie. Takie bardzo proste sprawy. I proszę Państwa, w biznesie kobieta, która karmi piersią, no jest nieocenionym źródłem informacji. Takim źródłem informacji była na przykład matka Winstona Churchilla. On się urodził w szatni na balu. Ona uważała, że jeszcze jest czas, no przecież jest bal, to dlaczego by miała nie iść? No i urodziła go w szatni, no i wszyscy tam przychodzili do niej, żeby gratulować i tak dalej. I ona karmiąc tam mówi, wy chłopaki się tam bijecie, a przecież o co się bijecie? I z tym chłopcem przy piersi ich godziła na tym balu. I to jak czytałem biografię Randalla Churchilla, ojca Winstona, no to mówię, to jest chyba niemożliwe, no ale tak świadkowie, biografowie na podstawie opowieści, że taki miała autorytet. No ona była żoną ministra finansów, w związku z czym wiedziała, kto jest kto i wiedziała, z kim się wadzi. Pogodziła tam kilku ludzi. No i potem do niej już przychodzili, jak ona z tym małym Winstonkiem sobie spacerowała, to przychodzili właśnie ludzie i pytali się, jak coś tam zrobi. No, autentyk. Ja nie twierdzę, że każda kobieta ma takie zdolności mediacyjne. Ja twierdzę, że ma wysoką empatię. Dlaczego? No bo zmienia jej się kształt pod wzgórza mózgu. Znowu jest nowy talent, tak zwane ciało migdałowate. To się tak nazywa. Się powiększa i to podobno jest źródłem empatii. Czyli wyczucia otoczenia takiego, nie to, że współczucia. Wyraźnie wyczuwa potrzeby w zakresie na przykład poziomu charakteru. Od razu wie, kto jest, który pies na przykład jest mądry, a który jest głupi, którego trzeba trzymać na łańcuchu, a którego można trzymać wolno. No i to samo jest z kotami. Kobieta z kotami tylko wtedy, jak karmi piersią, może nawiązać kontakt jak równy z równym. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że według Winstona Churchilla psy uważają nas za panów. Koty uważają nas za sługi. Tylko świnie uważają nas za kolegów i rzeczywiście to przerabiałem. Ale to jest inna sprawa. Jako małe dziecko wepchałem się do koryta między świniakami. Wyszedłem z kartoflem w zębach, także całkiem udana próba koleżeństwa. Śmierdziałem potem strasznie. Moja matka, która akurat karmiła, wyczuła sytuację i nie reagowała. Stara maciora, która też jeszcze karmiła, też nie umiała liczyć, nie? Świniaki się gryzą przy korycie. No to świniaki chrząknęła i poszła tam. Koryto było pełne, nie? No ja z kartoflem w zębach przeczołgałem się z powrotem. Także wiem to na pewno. I mówię, moja matka wyczuwała, że coś się dzieje. Ja wskazałem, po prostu miałem skazę białkową, że akurat pieczone kartofle to jest mój pokarm i dzięki temu tak ładnie teraz kartofelkami karmiony wyglądam. Nie twierdzę, że wszystkim to się uda. Nawet bym nie polecał takich eksperymentów, ale tak to jest. I tylko koty, które widzą karmiące, ja nie wiem, czy one chyba wyczuwają, czy zapach, karmiącą kobietę, wtedy stają się partnerami. I na przykład przynoszą myszy. Proszę bardzo. Tak nie przyniesie karmiącej, przyniesie.
I tam jeszcze wskazują na jakieś zagrożenia, które widzi kot. Na przykład przeciekający dach. Koty nie lubią wilgoci. Więc miałczy i prowadzi. Tu przecieka, tu wilgoć się robi. Okazuje się, że no, jak się wczuje człowiek w te sygnały, które idą nawet od tych braci najmniejszych, to można dosyć ciekawe informacje uzyskać. No, myślę, że nie będziecie Państwo eksperymentować, bo brak jest wskazówek do prowadzenia takich eksperymentów. Mogą się zakończyć nie tak szczęśliwie, jak ja to zapamiętałem, prawda? Ale tak to właśnie jest. Także proszę Państwa, jeżeli chcecie prowadzić biznes, to albo w ogóle jeżeli chcecie żyć długo i szczęśliwie, po pierwsze trzeba pamiętać, że około roku 45-50 kobieta chce mieć coś własnego. No i musi to dostać. Własne mieszkanie, własną działkę, coś, no wzrost mocy socjologicznej, to musi być. No i to w zależności od charakteru, to może być no, na przykład żona Billa Gatesa prowadzi jakąś tam fundację charytatywną, ale tylko ona, nie daje tam tych miliardów, mają tam tego, proszę bardzo, dzieli, rządzi, no i ona tam dzieli i rządzi. W związku z tym coś 50 milionów Hindusów szkoli się za pieniądze Billa Gatesa, potem piszą mu programy za pół darmo, przez co, a potem przychodzi do Polski, no i Polacy to muszą te programy ze sobą wiązać, bo niestety tak jest. To i to jest właśnie ta nauka o cywilizacjach. Tam są kasty. W związku z tym ktoś jest w kaście pariasów, to robi dokładnie to, co mu kazali, ale nic więcej. Tylko to, co na rozkaz. No to jak miał rozkaz napisać program, to napisał. Ten program do niczego nie pasuje. Wiązać te programy kto robi? Polacy, moje dzieci są programistami. To wiążą do kupy, że to razem jest jakaś tam całość. No, tamte programy są niedrogie, no bo choćby warunki życiowe, tam nie trzeba ogrzewać pomieszczeń, prawda? Wystarczy dach, żeby nie przeciekał w czasie monsunu. I trochę jedzenia. Ci ludzie nawet nie żądają wysokich wynagrodzeń. Uważają, że to, co, na co się umówili, to wystarczy. Natomiast, proszę Państwa, no, sytuacja kobiet w Indiach jest dość fatalna, ponieważ kobieta jest własnością rodziny, nie tylko męża, ale i rodziny. To wynika z tradycji tam jeszcze z Mahabharaty, ale to jest zupełnie inna sprawa. W innych cywilizacjach jest różnie. Czemu nasza cywilizacja zwyciężyła? Bo my, mężczyźni, mamy za zadanie cywilizacyjne w cywilizacji łacińskiej opiekować się kobietami. Jeżeli to wypełniamy, odnosimy sukcesy. Jeżeli nie, nie odnosimy sukcesów. No i tutaj apeluję do kolegów, żeby ci, którzy mnie słuchają się, po pierwsze, przyzwyczaili do zmiany nastrojów, które można, i nie próbowali się, że tak powiem, wbrew tym nastrojom ustawiać, bo to prowadzi do konfliktu. Chcę kobietka zabawy, proszę bardzo, stać nas na bilety do teatru, idziemy do teatru, stać nas na koncert, nie wiem, w Nowym Jorku, to jedziemy do Nowego Jorku, no ileż to roboty, jak nas stać. Jak chce się popisywać, to my kupujemy jej no, sukienki, bluzeczki i tak dalej, a zwłaszcza buty, co już mówiłem, nie ma sprawy. Przewiduje niebezpieczeństwa, ale my wtedy jesteśmy panami. Nie, to nie tyka, a ja jestem gość. Ze mną jesteś bezpieczna i w ogóle tam. A tu planuję, a to słuchamy, bo te plany są skuteczne. Tu naprawdę kobiety, chyba że nie mają jakichś danych, a bywa tak, że nie mają pełnych danych, bo się im na przykład nie mówi. No taki przykład nieudanej akcji to była akcja, pewna kobieta w policji dowodziła obławą na przestępców, ale oni zaminowali teren. Ona w szkole nie wiedziała o tym, że można teren minować. No ja jestem saperem, no to dla mnie pierwsza sprawa. Zobaczy, czy nie ma min. Jak się patrzy, jest taki pies, który wącha trotyl i wywęszy. No ona o tym nie wiedziała. Wszystko ładnie zaplanowała, ale tutaj nie przerwała akcji. No skończyło się dość fatalnie. 4 zabitych, 18 rannych. I kobietka do tej pory siebie wini, ale za co?
jej nie powiedzieli tu, że no, można teren zaminować. Ona w wojsku nie była, tylko w policji. To jest zupełnie co innego. Wojsko zabija, policja ma chwytać. No, to jest ta różnica. No, niestety tak mnie szkolono. I powiedzmy sobie, o tym wiem. Także, proszę Państwa, trzeba wykorzystywać naturalne skłonności, według tych skłonności prowadzić biznes. Jeżeli tu chcemy się popisać swoim biznesem, no to trzeba pamiętać o przygotowaniu. Bierzemy udział w jakiejś tam aukcji, no i tutaj no, kobiety no, kupują jakieś tam obrazy na aukcjach, to widać, że tam różne rzeczy robią. No a potem no, różnie z tymi sprawami bywa. Także tyle bym miał do powiedzenia na już. Przechodzimy w takim razie do pytań, których trochę zgromadziliśmy w międzyczasie. Jeszcze było pytanie, które zadał jeden z seminarzystów, tak rzutem na taśmę w trakcie jak kończyliśmy, odnośnie motywacji. U Mazura jest definicja motywacja, jest to zależność potencjału efektorowego oddziałania homeostatu. Jak się to ma do definicji już tutaj przez pana nadinspektora? No to właśnie, to od pana Mikołaja. Tymi samymi słowami określiliśmy różne rzeczy. Motywacja według Mazura może być ofensywna, defensywna albo chwiejna w zależności od wielkości potencjałów receptorowego, decyzyjnego, perturbacyjnego i refleksyjnego. Miałem wykład w Poznaniu. Jest tam 16 różnych kombinacji tych motywacji i one, ja bym to nazwał nastawieniem, bo Gagarin jak leciał w kosmos, to samoczuwstwo je bodroje, nastrojenie хорошее, nie? No, czy odwrotnie, nastrojenie bodroje. Był nastrojony zdobywczo. Dlaczego? No bo miał wysoki potencjał receptorowy, wysoki potencjał homeostatyczny i niski potencjał perturbacyjny. Wysoki, wtedy szybko następuje decyzja. No i użyliśmy tych samych słów do określenia różnych sytuacji. Teraz chyba ja będę musiał zmienić słowo motywację na przykład na predylekcję. To jest takie już słowo bardzo uczone i nikt się nie będzie czepiał. I wtedy będzie to bardziej zrozumiałe. Chciałem nawiązać do motywacji Koseckiego. Też to samo słowo, też w innym znaczeniu. No, przepraszam, że prowadziłem, że tak powiem, semantyczne nieporozumienie. Myślę, że to jest teraz już bardziej wyjaśnione. Czy jest opisany według cybernetyki związek między temperaturą otoczenia a dynamizmem charakteru? Pytanie od pana Kevina. Między klimatem, a tak. Geografia dynamizmu, jest taki artykuł Adama Lecha. Proszę przeczytać na stronie www.autonamedu.pl. O co chodzi? W ciepłych klimatach ludzie są nieprzezorni, ponieważ mięso się bardzo szybko psuje. Murzyni jak upolują słonia, to bębnią na tamtamach, żeby cztery wioski przyszły słonia zjeść, bo za dwa dni to nawet hieny tego nie będą chciały. Natomiast Eskimosi są nauczeni przezorności, no bo tam mięso w lodzie może być przechowywane przez całą wieczność. No podobno za 1000 lat pobytu Eskimosów na Grenlandii jest 50 milionów ton mięsa poukrywanych w skałach. I co teraz właśnie się ociepla, to wszystko wypływa i po prostu śmierdzi. No, nie wiedzieli, że tyle tego poukrywali. Także proszę po prostu przeczytać, jak to Adam Lech wywiódł szczegółowo. Czy mógłby pan powiedzieć się na temat Polskiej Akademii Nauk? Czy są tam jeszcze jacyś naukowcy, czy już bardziej banda urzędników, na przykład prezes Duszyński, profesor Kleiber? To pytanie od JK Waw, tu dopisuje pan Tomasz. Zamiast banda można użyć biurokratyczni imitatorzy nauki. To znaczy, osobiście to znałem kiedyś profesora Kleibera, ale jak był jeszcze
14-letnim licealistą roznosił ulotki w 1968 roku. Ja wtedy stałem na bramce, on latał z ulotkami, ale to było tak dawno temu, że ani on mnie nie pamięta. Ja tego, tak Gembulkę to pamiętam, bo taki charakterystyczny uśmiech ma. Nie mam kontaktu z naukowcami, zresztą wszyscy się bardzo wynoszą. Pan nie jest nawet doktorem, no tak jakbym nie zdał egzaminu. Ja po prostu uważałem, że ludzie się dzielą na tych, co mają wiedzę i na tych, co mają tytuły. I te zbiory mają część wspólną, ale tak niewielką, że dążenie do tytułów celem powiększania tej części wspólnej jest niewspółmierne do wysiłków. Nie znam ludzi, nie chcę się wypowiadać o swoich nieznajomych. Jak pan się odniesie do wątków nacjokratycznych, które pojawiają się w wypowiedziach ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego? Pyta pan Tomasz. No to właśnie. O nas ludzie po prostu nie wiedzą. Czego nie wie na przykład agencja ratingowa? No to agencja ratingowa była sterowana przez pana Petru, który osobiście tam pojechał i załatwił sobie za drobną opłatą ten wynik. Rachunek jest do wglądu gdzieś tam. W każdym razie, proszę państwa, pan Morawiecki stwierdził, że po pierwsze, Polacy spłacają długi. Rzadkość w dzisiejszych czasach. Kredytów nietrafionych jest naprawdę mało. Bierzemy kredyt, kiedy wiemy, że go spłacimy, zwłaszcza emeryci. Tymczasem dla emerytów jest bardzo wysoka stawka oprocentowania, plus jeszcze koszta manipulacyjne, plus ubezpieczenie kredytu. Jak starałem się o kredyt, to wyszło 26%. No, poszedłem do prowidentu, za 20 wziąłem i gotowe, tam nie pytają. Tak to jest lichwa. Powyżej 10% kredyt uważany jest za lichwę od czasów Heroda Wielkiego. No, ale my spłacamy. Po drugie, nasza pomysłowość w zakresie zdobywania nowych rynków, czy też nowych gałęzi do działalności gospodarczej jest imponująca. Mówiłem, w Ameryce jest 7 milionów przedsiębiorców, u nas jest 3 miliony, a tam jest 10 razy więcej ludzi. U nas nie ma dużych przedsiębiorstw, są małe, które dają właśnie ten wzrost. Tylko, no i tutaj bym się odwołał już do teorii Lenina. Po pierwsze, musimy mieć banki. Po drugie, musimy mieć gazety, czyli prasę. Po trzecie, musimy mieć łączność, bo jest francuska. Po czwarte, transport, bo jest niemiecki. I tendencja jest, żeby był niemiecki. I po piąte, energetykę, która prawdopodobnie będzie francuska. No ale to są moje osobiste spostrzeżenia, które nabyłem z wykładów świętej pamięci profesora Geremka na wyższej szkole. Nie. WUML, czyli Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. Jak chciałem zostać kierownikiem budowy, to musiałem skończyć WUML. No, nie było innej rady, no to trzeba było, to skończyłem. Także, proszę państwa, ten nacjokratyzm zbudowany u nas opłaci się wszystkim. Nie wiem, czy państwo wiecie, jest w tej chwili w ruskiej dumie projekt Putina, że w związku z sankcjami będą retorsje Rosji polegające na tym, że zakaz transferu zysków za granicę. Zyski wypracowane w Rosji mają być inwestowane w Rosji. 700 miliardów dolarów do zainwestowania w ciągu roku. Jest sposób? Jest. Czy ja jestem za tym sposobem? No nie odważę się powiedzieć, że tak, bo mógłbym być za rusofila uważany, chociaż z drugiej strony, no była niedawno rocznica wyzwolenia Warszawy, przeszła bez echa. Jest takie chińskie powiedzenie Lao Tzu. Czemu mnie nienawidzisz? Przecież ja nic dobrego ci nie zrobiłem. I tak jakby niektórzy mieli chińskie korzenie, no. Takie chińskie powiedzenie je stosują. Nienawidzą tych, którzy coś dobrego zrobili. To jest moje oczywiście stwierdzenie. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. Nacjokratyzm będzie korzystny dla wszystkich. Pod warunkiem, że będzie to zgodne z wyobrażeniami o sytuacji, wyobrażeniami o decyzjach silniejszych od nas. Pan Dam Krop pyta. Celem pogłębienia wiedzy na przedstawiany temat, rozumiem, że tak, chodzi o temat tytułowy wykładu, tak, które artykuły lub książki poleciłby pan inspektor? No, na stronie www.autonomedu.pl są moje najnowsze książki. To jest Cybernetyka sukcesu, Cybernetyka gender i Cybernetyka
nowego życia. Można sobie zakupić u mnie w niewielkich cenach, bo wydrukowałem je za własne pieniądze i rozprowadzam wśród chętnych. Po prostu idę do drukarza, poproszę, żeby mi dodrukował. A ponieważ to znajomy, więc za 20 groszy za stronę drukuję. Polecam również kolegom, którzy chcą mieć własny dorobek naukowy, żeby skorzystali z tego właśnie sposobu i sobie drukowali. Tak jak zresztą nasz nauczyciel, pan docent Kosecki, wydrukował wszystko za własne pieniądze. Na ile praca nad tworzeniem pozytywnych nawyków może wpłynąć na redukcję niepożądanych cech charakteru? Pytanie od pana Tomasza. Co to znaczy niepożądane cechy charakteru? Nie ma takich. Charakter jaki jest, taki jest. Jest nieprzerabialny. Nawyki to są wyobrażenia o sytuacji, wyobrażenia o decyzjach w porównaniu ze skojarzeniami. Owszem, można zmienić niesztywne, czyli pamięć, można zmienić. Natomiast jak ktoś jest egzodynamikiem, zawsze będzie miał za dużo informacji, a ograniczanie jego tej ekspresji powoduje, że będzie po prostu cukrzykiem. No, cukrzyca wegetatywna to jest w tej chwili plaga wśród dzieci. Już jeden cukiereczek, drugi cukiereczek. No dlaczego? No bo mama pracuje do późna i nie ma czasu iść z dzieckiem na spacer. Niania nie wychodzi, no bo dziecko by się przeziębiło, nóżki tego. I cukrzyca, bo mam, no to co? No to trzeba w domu zrobić a to, prawda, jakąś piłkę do skakania, a to normalną skakankę, z tym, że sąsiedzi z dołu mogą mieć problemy, bo w tej chwili każdy krok słychać. Także ktoś skacze na 7. piętrze, a z dołu z pierwszego dzwonią, że przestań pan skakać, bo się blok chwieje. Takie były. No z tym, że skakał gość, który miał 120 kg wagi jak schód. Także zupełnie inna sprawa. Bokser mieszka w blokach. Przeprowadzili go do takiego pawilonu sportowego i tam wtedy cały pawilon chodził, jak on skakał, no bo miał dużo energii. Ale niezależnie od tego, że kiedyś, no ja wychowany na przedmieściu, nie znałem takich zakazów, bo mamo, idę na łąkę. Już wiadomo było, że na tej łące przyjdą chłopcy, będziemy tam coś robić. Jak z kulek jakiś tam szmaciankę zrobimy, to fajnie. Jak tam ktoś dostał na imieniny piłkę, to Boże, 4 dzielnice się zlatały za tą piłką poganiać. Kiedyś było inaczej, teraz są wyższy poziom jest na ogół, średni, niż kiedyś, no ale też nie ma już tej przestrzeni. No, gdzieś tam jeszcze są jakieś place zabaw, w tym, że orlik jest zamknięty na kłódkę, żeby się nie niszczył. Autentyk. Na co trzeba było zrobić? Ano dać kluczyk facetowi z gwizdkiem, tego faceta z gwizdkiem zatrudnić na 1/10 etatu. No i tyle. Jest jeszcze kilka pytań, ale kończy nam się czas, więc tak paroma zdaniami. J.K. Waw pyta, dlaczego kobiety od niedawna dopiero wyrwały się z domu do pracy? Bo nie były potrzebne w pracy. Był zupełnie inny system pracy. Była praca nakładcza. W Anglii to się nazywało factoring. Faktor rozprowadzał po domach na przykład wełnę do uprzędzenia. Przędło się ci, co potrafili i potem zbierał, dawał do utkania. Tkali ci, co potrafili. Dzień pracy był od słonka do słonka. I dopiero w czasie I wojny światowej, kiedy mężczyźni byli na froncie, nagle pojawiło się zapotrzebowanie na siłę roboczą. Fabryka. Stąd pierwsze konflikty, no i kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa. Z tym, że pierwszym krajem, który prawa dla kobiet uznał, była Polska. 7 listopada 1918 roku dekret rządu lubelskiego, równouprawnienie kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach politycznych, społecznych i tak dalej. Jaki wpływ na decyzję kobiety ma menopauza? Pyta pan Adam. No nie wiem, bo nie byłem, ale można powiedzieć. Po prostu ni stąd, ni zowąd. No przepraszam, nie w tę stronę. Ni stąd, ni zowąd cykl się urywa. I jest wielka obawa, co się dzieje. No przede wszystkim obawa przed ciążą, prawda? No i jest taki kawał, prawda, jest taki wskaźnik ciążowy, że ona mówi, mam 2 kreski. A, złapałaś zasięg, no. No tak. W każdym razie, proszę Państwa, nieporozumienie, po prostu niedopowiedziane zdania.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kobiety z góry wiedzą o tym, że tak będzie, bo tak już mówiła babcia, tak mówiła matka i mniej więcej są przygotowane, ale nie są przygotowane na to, że jednak te śladowe wahania będą. W związku z tym takie nagłe napady gorąca, bo pod wzgórzem dopiero się powoli ustabilizuje. Ono cały czas przez te 40 lat się rozkurczało i skurczało w cyklu miesięcznym i teraz jeszcze takie tendencje się pojawiają. To zależy na przykład od składników pożywienia. Pytałem neurochirurgów, ale patrzyli na mnie jak na niepoważnego. Przecież wszyscy wiedzą, jak to jest. Przeczytaj pan książkę, 600 stron. Przeczytam. Będę wiedział. Zostały nam jeszcze dwa pytania. Tak, jednym tak. zdaniem w takim razie. Czy Korwin jest szowinistą? To również pytanie od J.K. Waw. Nie. Szowinista ceni tylko swój naród. Korwin ceni tylko Korwina. I pytanie od naszej stałej seminarzystki, Saby, pozdrawiamy. Jak wobec tego, co pan mówi, wygląda sens prawa wyborczego dla kobiet? Czy to nie rosyjska ruletka dla reszty obywateli? A dlaczego? No mówię, mężczyzna ma się 10 razy bardziej starać. No to niech się kandydaci starają tak, żeby dla każdej kobiety był atrakcyjny. Dla tych, które się czegoś boją, to powiedz, nie bójcie się ze mną, zwyciężycie. Dla tych, którzy lubią planować, wszystko będzie zaplanowane. Wy to zaplanujecie, dzieci pójdą do szkoły, zdobędą zawody zgodnie z planem. Dla tych, którzy się lubią bawić i potem będzie świetna zabawa, a nawet w trakcie będzie świetna zabawa. To można naprawdę program zorganizować, żeby do każdego trafił, a co najważniejsze, można i trzeba tego programu dotrzymać, bo niestety, jeżeli dwa razy pod rząd władza programu nie dotrzyma, to się tą władzę zmienia. Co się stało na naszych oczach? Dwa razy nie dotrzymali obietnic i ich nie ma. Bardzo dziękujemy za wykład. Dziękuję bardzo. Na wszystkie pytania, naszym seminarzystom za zainteresujące pytania. Za chwilę spotykamy się, czyli o 14.30, to już za, przepraszam, o 13.30 z Magdaleną Ziętek-Wielomską i wykładem z cyklu z niemiecką precyzją, a za godzinę z doktorem Brzeskim. Dziękujemy i dziękuję. Do zobaczenia za chwilę.